Witam, oto test wykrywacza Bad Hunterland Stary. Test będzie wykonany w ziemi, będą zakopane monetki. Robię taki test, ponieważ jeden z obserwatorów YouTube'a nie wierzył mi, że ten wykrywacz może mieć takie po prostu osiągi. Włączmy wykrywaczyk. Czułość na maksa. Bez dyskryminacji. I teraz sprawdzimy, czy czegoś tutaj w dołeczkach nie ma. Pierwszy test będzie wykonany na dołku tam 27, 31, 37, 45 i 50. Sprawdźmy, czy w ziemi jeszcze czegoś nie ma. Pokażmy dobrze, że tu nic nie ma. Zobaczcie, pusto. Sprawdźmy, czy wykrywacz był włączony. Działa. Działa. Teraz tak. Weźmiemy monetkę, jednogroszówkę, to jeden groszy, zakopiemy ją na 27 cm, ja pokażę jeszcze metrem. Oj. O. 27 cm. Zakopana. Weźmy karteczkę. Odłóżmy to. Zakopmy dziurę. Patrzcie, monetka jest w środku. Zakopujemy. Jak to kolega jeden chciał, żeby zasypać. Troszkę błotko się nam zrobiło. Moneta jest zasypana na 27 cm. Sprawdźmy. Wykrywacz reaguje. Połóżmy sobie karteczkę, żeby było wiadomo, że tu jest 27 cm. Sprawdźmy jeszcze raz. Sprawdźmy drugi dołeczek, czy jest pusty. Ziemia wokół. Pusta. Weźmy... O, kurde, spadną mi. Weźmy 5 groszy. Pokażmy. Najpierw metrem, że jest... 31 cm. Połóżmy monetkę. Ściągnijmy karteczki, zakopmy. A wykrywaczek się mu po prostu przewrócił. Zakopmy monetkę. Przysypmy. Sprawdźmy. Wykrywaczek reaguje na 31 cm. To jest taki maks, powiedzmy. 30, może by 2-3 cm złapał. Postawmy go tak. Połóżmy karteczkę. Pokażmy, że na karteczce nic nie ma. Połóżmy tutaj 31 cm. Karteczka. Pokażmy w następnym dołeczku, że nic nie ma, że jest pusto. Też jest wokół pusto. Połóżmy sobie wykrywaczyk. Weźmy metr. Zmierzymy dołeczek. Czy jest jak 37 cm? 37 cm ma dołek. Włóżmy 5 zł na 37 cm. To jest 37 cm. Zakopmy dołeczek.
Ach, się ciapła zrobiło. Odstawimy. Weźmy. Pokażmy. 5 złotych. Ja postawię wykrywaczyk. Pokażę, że na karteczce nic nie ma. Podniosę. Położę. 37 cm, 5 zł. Jest taki maks. Połóżmy wykrywacz. Weźmy metr. Zmierzmy następny dołek. Następny dołek będzie wykopany na 40, nawet więcej jest. Było 5, 46, prawie centymetrów jest wykopany. Pokażmy wykrywaczem, że tutaj obok tego nic nie ma, że jest pusto, że tutaj nic nie ma. Puściutki dołeczek, tutaj też. Włóżmy. Otóż to monetkę taką, austriacki medal. 45 cm. Zakopmy go do ziemi. Medal zakopany na 45 cm w ziemi. To jest w tym miejscu, żeby było wiadomo, 45 cm ma medal. Prawie tam było. Łapie 46 cm. Gorzej już, już tak. Ale 46,5 cm, 6 nawet tam było pokazane. Teraz pokażmy metr. Weźmy metr. Jest wykopany na, nie skłamał, 50 cm. Zobaczcie. 50 cm jest dołek wykopany. Weźmy. A pokażmy jeszcze, że nic nie ma oczywiście. W dołku jest pusto. Odłóżmy wykrywacz. Weźmy monetkę. To jest wielkości dokładnie takiej ruskiej monety. 5 kopiejek Kateriny albo 5 rubli Kateriny. Włóżmy ją na głębokość 50 cm. Zasypmy. Pokażmy niedowiarkom, że ten sprzęt naprawdę może zaskoczyć ludzi. Sam jestem zaskoczony, ponieważ miałem wiele sprzętów w życiu. O, pokażmy. Teraz położymy 50 cm i sprawdźmy 50 cm. Bardzo ładny sygnał. 50 cm. Pokażmy, że na karteczce jest pusiutka karteczka. Wykrywacz nie reaguje. 50 cm. 45. 45. Już tak gorzej łapie. Choć jest sygnał, ale już gorzej. 37. To było 5 zł 37. No boże, przepraszam. 37. 5 zł. O, teraz akurat zależy też od ustawienia.
5 groszy, 31 centymetrów. Bardzo ładny, czytelny sygnał. To będzie taki maks pewnie dla 5 groszy. Teraz 1 grosz dla 27 centymetrów. Ten ma czytelny sygnał. 1 grosz. Dziękuję za uwagę. Pokażę jeszcze, że wokół nikogo nie było. Tak szybko, żeby nikt nie uciekł w razie czegoś. Proszę. Nikogo nie ma. Jestem tylko sam. Naprawdę ten sprzęt ma niesamowite osiągi. Postaram się jeszcze te osiągi poprawić w elektronice, ponieważ w każdym wykrywaczu można poprawić osiągi w elektronice. Może kiedyś zdradzę to, jak to się robi i co potrzebne jest do tego. Oglądajcie następne moje filmiki, a koledze, któremu nie wierzył, niech odpisze teraz, co na to powie. Wiem, że Minelaby wcale to nie są takie dobre sprzęty. Naprawdę te ich głosy to jak z jarmarku są. No nie, ja też miałem Minelaba SE, Quattro, miałem Ala, z którego byłem naprawdę zadowolony, którego po prostu nie mam, bo no, ktoś mnie prosił, żebym go sprzedał i mu go sprzedałem. Ale tego się na pewno nie pozbędę. Następnym wykrywaczem, jakim zakupię, być może, będzie to Golden Mask 4, ponieważ ma wspaniałą dyskryminację, z tego co wiem. Ten też ma bardzo fajną dyskryminację. Przez te cewki na pewno się poprawia. I dziękuję za uwagę. Oglądajcie następne filmiki.